Cześć, witajcie, z tej strony Wiktor z 500 i witam was w kolejnym odcinku z serii triki ciekawostki. Tak, dzisiaj zajmiemy się dość ciekawą rzeczą, ponieważ może bardziej takim trikiem niż ciekawostką, a dokładnie zajmiemy się, przypadkiem pokazałem mechanizm, zajmiemy się automatycznymi skrzyniami. O co tutaj chodzi? A chodzi tu o to, że mam tutaj gdzieś skrzynię i teraz tak, gdy naciśniemy przycisk, skrzynie gdzieś się wymieniają. Można to nazwać jakby takimi półkami, jak to tam chce to nazwać. I tak, teraz jak mamy na przykład item jakiś, rzucamy sobie, oczywiście klikamy tutaj na ten dolny, nie ten górny, bo wtedy nam się ta górna otworzy skrzynia, o, nawet się nie otworzy, na ten dolny, no i wrzucamy item, później jak się nam skończy miejsce w tamtej skrzyni, no to wciskamy przycisk i do kolejnej półki rzucamy, do kolejnej, no i tak, ogólnie teraz na początek pokażę wam, jak działa ogólnie ten mechanizm, jak on w ogóle jak on ogólnie jest, jak on, może na początek pokażę wam, jak on ogólnie w ogóle, no, po prostu działa, a później pokażę wam, jak go zbudować, tak więc, jakby co, to Minecraft chest tworzymy w taki sposób, jakby ktoś nie widział. I teraz tak, mechanizm wygląda tak, jak tutaj. Czyli jak widzicie, bardzo prosty mechanizm. No jednak trochę trzeba było pogłówkować, żeby coś w ogóle, żeby się jednak do niego dojść, bo jak widzicie, mamy tutaj jakby, można to nazwać taki bug wózkowy, że wózek przechodzi przez bloki. No i teraz tak, patrzcie jak to działa, naciskamy przycisk, wózek jedzie, o patrzcie, widzicie? Tutaj, zresztą jak będziemy budować, to zaraz wam pokażę. Tam jest taki piston i gdy naciskamy przycisk, piston pcha wózek i gdy wózek pcha, on, czyli gdy piston pcha wózek, tutaj wózek oczywiście już później napędzają tory napędzające, powered rail, no i on jakoś, nie wiem jak, przechodzi przez te bloki, trafia tutaj na ten tor, uderza w ten blok i jedzie tam na tą górę. No i tak, teraz pokażę wam, jak to zbudować, tak więc przejdźmy do budowy tego całego ogólnie projektu. Tak, potrzebujemy 6 Minecraft Wolf Chest, czyli tak jak tutaj wam pokazywałem, tak się je ogólnie tworzy. 6 Power Red Rail, 1 Piston zwykły. Jakiś tam, powiedzmy, to czy płytka jakaś tam, jaką chcecie tam, jaką macie. Dwa bloki różne, to tam akurat może być jeden blok, ale jak tak dla wyglądu, to lepiej dwa. Przycisk i czerwona pochodnia. I teraz tak, na początek tworzymy coś takiego, nie wiem czy ja to dobrze odwzoruję, tam niebieską wewnątrz znaczy wam mechanizm, tak więc tworzymy coś takiego tutaj. Teraz bierzemy w taki sposób, o tak, teraz stawiamy tutaj blok, pamiętajcie, nie, to czy tu też w sumie możecie, na początek stawiamy tutaj blok i wtedy na ten blok stawiacie tutaj, teraz tak, bierzemy power rail, stawiacie tutaj. Wiecie co, Powered Rail, zróbcie sobie trochę więcej, bo czasami może się zdarzyć, że będziecie musieli jeden postawić i rozwalić później, tak więc... no. Teraz coś takiego. Tutaj. No i ogólnie to jest cały prawie już chyba mechanizm. Teraz wystarczy postawić jeszcze tutaj pochodnie. Jak widzicie, pochodnia dzięki zależności, że redstone przechodzi przez bloki. Nowej, czy redstone, po prostu bloki są jakby
no w redstone wchodzi w bloki, to dzięki temu też od razu mamy dwa zasilone. Więc musimy dwóch pochodni używać, tylko jedną. I teraz tak, bierzemy płytkę, zostawiamy tu. Tak. I teraz... tak, i teraz musimy coś zrobić takiego. Czyli zbierzemy piston, stawiamy tutaj. Pamiętajcie, jeden odstęp od tego. Teraz stawiamy tutaj bloki. Przycisk. Tutaj go możemy obudować. I teraz pamiętajcie, zróbcie coś takiego. Od pistona stawiamy ten blok, ten gdzie jest przycisk. Później stawiamy 1, 2, 3 na górę. Niszczymy ten tutaj, drugi od pistona. I stawiamy tutaj na górze półpłytkę. Jak stawicie inaczej, to możecie mieć lekki problem, tak więc musicie, tak jak ja tu wam pokazałem, najlepiej. No i co teraz? Teraz pozostało... To jest chyba już, wiecie, co, cały mechanizm. Tak, to jest już cały mechanizm, on już tutaj, wiecie, działa. Teraz wystarczy tylko wziąć Minecraft with chest, postawić tutaj, one już sobie same tutaj wjadą. Z tego co wiem, najwięcej może tutaj być 6. Tak, 6. Czy tam, jak wyżej, to po prostu jakoś zbudujecie, bo można na pewno stworzyć to wyżej. Budaj to trochę, żeby wyżej było, to będziecie mieć więcej miejsc, ale ja wam tutaj na 6 miejsc pokazałem. No teraz możecie to już sobie obudować tutaj. Pamiętajcie, żeby tutaj nie podejść, bo jak podejdziecie, to możecie to ruszyć, wszystko spadnie. Możecie to tutaj sobie tak tym obudować, albo ja wiem, wiecie co, wezmę też nawet szkło. Tak dla wyglądu estetycznego. Albo może raczej dla, żeby w ogóle powitać to. No i tak, teraz sobie możecie jeszcze tu postawić bloki, półpłytkę, no i ogólnie cały mechanizm mamy już zbudowany. Możecie zobaczyć, proszę bardzo, no co jest? A, no tak, bo nastałem na shifcie. Dobra, anyway, weźmy sobie, no i patrzcie, już działa. Wrzucamy sobie jakiś tutaj item, naciskamy i mamy kolejną półkę. Kończy nam się miejsce, naciskamy i mamy kolejną. Oczywiście to jest ograniczone, także nieskończoność tego raczej nie możecie mieć, ale jak widzicie, myślę, że to jest takie warte zrobienia, bo jednak chyba lepiej zrobić takie coś, powiedzmy na przykład na wełnę, zapasy wełny na przykład, to może być nawet bardzo dobre, albo na surowcy. O, albo na kobla. Kobla to no, naprawdę może być super. Tak więc chyba już to wszystko na dzisiaj, także dziękuję wam za oglądanie mojego odcinka. Jeżeli wam się spodobał, to zostawcie lajka w górę. No i oczywiście jakiś miły komentarz też by fajnie było, jakby był. Jakby co, to możecie mi podsyłać pod ten film, to czy ogólnie pod moje wszystkie filmy z tej serii, jakieś wasze pomysły, albo na przykład w komentarzach jakiś pomysł dać, co mógłbym zbudować, jakąś odpowiedź wideo na przykład, o. Także wtedy mogę takie coś pokazać, tak żeby już, żeby wszyscy się o tym dowiedzieli. Dobra, a więc... Żegnam się z wami, do zobaczenia do przyszłych odcinków z serii Minecraft, triki i ciekawostki. Trzymajcie się, cześć, pa pa.